dobry. Idziemy dzisiaj szlakiem. Pogoda jest dość ciekawa z tego względu, że powinno być super słonecznie, a jest tutaj niecałe 5 stopni na razie. Więc szału nie ma, natomiast aura jest właśnie taka biało. Padało w nocy, a dzień wcześniej było 20 stopni niemal. Dlatego też jest dość ciekawie, z tego względu, że amplituda wczoraj tutaj było minus 5, przedwczoraj plus 20, dzisiaj plus 5. O, nie jest. Jesteśmy niedaleko miejsca, gdzie szwendaliśmy się ostatnio, tyle że na szlaku dziś dla odmiany, ale w związku z tym, że ostatnio miałem problem z kompasem w zegarku i z kompasem w telefonie, czyli z cyfrowymi kompasami. Normalnie mam ze sobą klasyczny, normalny kompas, to wiadomo, że takie kompasy są potrzebne, natomiast im więcej, tym lepiej. Oczywiście zawsze coś się może zepsuć, zgubić i tak dalej. Dziś go wziąłem i chciałem dzisiaj zweryfikować, będąc mniej więcej w podobnej okolicy, czy to się będzie pokrywać. Nigdy tego nie sprawdzałem. Zazwyczaj się nawigowałem według kompasu w zegarku, telefonie albo według kompasu analogowego. Natomiast przeważnie nie sprawdzałem ich wzajemnie ze sobą. Nie weryfikowałem, bo mi się to z grubsza zgadzało. Nie zawsze, ale ogólnie zawsze można sobie poradzić. I tu właśnie przychodzi kwestia rejestrowania śladu. Dlaczego warto rejestrować ślad? Właśnie z tego względu, że nawet jeżeli on zgłupieje, ten kompas nasz, tudzież nasza mapa, nawigacja, wszystko jedno, to żeby się zorientować, w którą stronę idziemy, łatwiej to zrobić po prostu, jeżeli nam ślad się rysuje i widzimy, w którą stronę ta nasza linia biegnie. I nawet jeżeli zgłupiała nam nawigacja i po prostu pokazuje głupoty, bo czasami tak się zdarza, to w ten sposób się możemy zawsze zorientować, no i oczywiście wrócić do punktu startu w razie czego. Ostatnio przy tym paśniku odbijaliśmy w górę, czyli w chaszcze. Dziś dla odmiany idziemy szlakiem, czyli w lewo. I mam nadzieję, że zaznamy jakichś fajnych widoków. Z tego względu, że idziemy szlakiem, który nie jest specjalnie uczęszczany, a nie jest uczęszczany nie bez powodu, bo po prostu nie ma tutaj widoków. Szlak, który idzie w przeciwną stronę, w inne szczyty, jest bardziej widowiskowy, natomiast ja wolę jednak wolę ciszę i spokój. Tam będzie tłum. Może być, nie wiem czy będzie, ale może być. Tu raczej się tego nie spodziewam. Genialnie. Cisza. Jedynie słychać oddech lasu. Znaczy wiatr. O, chmury zasuwają w lewo. Może to zweryfikujmy przy okazji. Jaki to kierunek? Wschód. Mniej więcej na wschód. Sprawdźmy przy okazji, co mówi na to zegarek. Ten kompas potwierdza tą tezę. Więc nie jest źle. Na razie, przynajmniej w tym miejscu. Tutaj generalnie coś było nie tak w okolicy ze wskazaniami kompasu cyfrowego. A już wiem, co chciałem powiedzieć. Sprawa jest podchwytliwa, jeżeli chodzi o pogodę. Piękne słońce, więc niby super ciepło, ale tu jest chłodnało. Myślałem pierwotnie, żeby w ogóle nie brać kurtki. To byłby błąd. Ależ jest pięknie. No proszę, liściasty las nagle nam się tu ustawił. Idziemy cały czas na wschód, weryfikując to z kompasem, aczkolwiek to nie jest kompas tak naprawdę, tylko busola. Ja używam przeważnie dwóch. Taki namapowy, standardowy, oczywiście z Decathlonu. Taki prosty, namapowy, tani kompas. Często go mam
Natomiast w terenie lubię właśnie używać busoli. Czym się różni kompas na mapowy od busoli? Zapewne większość wie, ale na pewno nie wszyscy. Jak nie używasz kompasu, możesz nie wiedzieć. Ja osobiście wolę tego typu urządzenie z busola od Helicona. Aluminiowa. Działa to tak, że składa się to w ten sposób. Tu mamy podziałkę w metrach, w skali 1 do 25 tysięcy. Tego używamy do działania z mapą. Tu natomiast mamy kompas. To jest chyba Ranger się chyba to nazywa. Tu możemy sobie stawiać ten nasz kurs. Widać naszą zieloną wskazówkę tutaj. Możemy ją sobie zablokować, chce się ustawić na kierunek, do którego zmierzamy. Natomiast jak wyznaczamy azymut, bo to służy do wyznaczenia azymutu, tu w tej przerwie mamy taki drucik z fluorescencyjnymi kropkami. Tu mamy lupę w tym miejscu, szkło powiększające i taki przecinek. Mam nadzieję, że widać ten przecinek, to jest takie przecięcie. Generalnie chodzi o to, żeby sobie ustawić ten kompas w ten sposób. Patrzymy na punkt, na który chcemy się kierować, na przykład na drzewo. Jesteśmy na otwartej przestrzeni, możemy sobie wyznaczyć azymut na przykład na jakąś górę, drzewo, wszystko jedno. Tam, gdzie chcemy iść, celujemy tak, żeby nam się pokryła ten nasz obiekt z tą cięciwą tutaj. Kierujemy to w ten sposób. Tu, za pomocą tego przecinka, ten przecinek chcemy, żeby nam się też pokrywał z tą cięciwą, więc tak to sobie ustawiamy na jedno oko. Natomiast ta lupa, jak patrzymy sobie tutaj przez tą lupę, widzimy w powiększeniu skalę naszego kompasu. I oczywiście możemy sobie tymi kreseczkami, nazwijmy to w uproszczeniu kreseczkami, ustawić kurs, czyli kierunek, w którym będziemy zmierzać, tak żebyśmy nie zapomnieli, żeby nam się to nie przestawiło. A potem, gdy będziemy zmierzać w tym kierunku już gdzieś właśnie w chaszczy, nie będziemy widzieć naszego obiektu, na który chcemy się kierować, to będziemy się kierować w tym kierunku, w którym sobie zaznaczyliśmy tą fluorescencyjną kreską. Okay. Jesteśmy prawie na górze, zaraz wbijemy na szczyt i będziemy kombinować co dalej, bo tak naprawdę plan zakładał, że pójdziemy na szczyt, bawimy się kompasem, a potem się zobaczy, także się zobaczy. Dobra, wbiliśmy na górę jednym słowem. Ta anomalia, którą mieliśmy ostatnio, nie wiem, czy z czego to wynikało, prawdopodobnie z jakichś zakłóceń GPS, a może tego, że była śnieżyca i elektronika nam głupiała. Chmur dużo było, dziś jest bezchmurnie i wszystkie urządzenia działają spójnie dobrze. Także weryfikując to z kompasem analogowym, wszystko się trzyma kupy i działa. Nie tak jak ostatnio. Dlatego warto mieć jednak ze sobą kompas, który jest odporny na chmury. Dobra, korzystając z okazji, że mamy parę kilometrów jeszcze do przejścia, żeby wyjść trochę niżej, bo tu trochę wieje. Nie cały czas i nie jakoś bardzo, ale jednak chciałbym troszkę się udać niżej z tego względu, że po prostu nie będzie tak zimno, momentami przynajmniej. Historia jest taka, że pojechałem do Decathlonu znowu, nie pamiętam, czegoś szukałem. Chciałem coś sprawdzić w tym Decathlonie, nie pamiętam konkretnie co. I nie znalazłem tego, czego szukałem w Decathlonie. Ale się tak kręciłem i kręciłem. Jako, że się kręciłem, to oczywiście znalazłem inne ciekawe rzeczy. A jedną z tych ciekawych rzeczy była półka z kuchenkami. Nie szukałem nigdy kuchenek w Decathlonie, jakoś nie przyszło mi to do głowy. Natomiast są tam kuchenki. Są tam kuchenki pod marką Decathlon, jak również, nie wiem, Red Boila można kupić. Rzuciła mi się w oczy pewna kuchenka, dość ciekawa, a zajarałem się dlaczego, ponieważ jej konstrukcja jest bardzo, bardzo podobna do Winmastera Soto,
na Windmastera poluję od jakiegoś czasu, bo pojawiają się, znikają, poza tym ceny ma ta kuchenka kosmiczna Soto, japońska firma, kultowa, bo w każdym razie znana, robiąca fantastyczne kuchenki. I chciałem zawsze takiego Windmastera gdzieś ustrzelić, na pewno to zrobię oczywiście, jednak znalazłem w Decathlonie coś, co wygląda jak Windmaster i ma szansę być całkiem niezłą, ale zdecydowanie wielokrotnie tańszą alternatywą. To jest nasza kuchenka z Decathlonu. I co mnie szczególnie zainteresowało w niej, to ten palnik. Fantastyczna rzecz. To znaczy ma taką małą osłonę przeciwwietrzną. Ta dysza jest skierowana do wewnątrz, jednocześnie będąc szeroką. A to jest mega. Oczywiście ma też zapalnik. Co ciekawe, w instrukcji napisano o tej kuchenki, żeby używać ich tylko z kartuszami z Decathlonu. Pachnie nieźle. Tego mi było trzeba. No kawę piję. Ty też coś dostaniesz za chwilę. Nie napisano tutaj w tej kuchence, tak jak na przykład w kilku innych, ile czasu trzeba odczekać. Przynajmniej nie znalazłem tego w instrukcji. Kiedy ona jednym słowem będzie wystygnięta. Może to trochę zająć, ponieważ jest tutaj dużo elementów metalowych, które się nagrzewają od gotowania, więc może to chwilkę zająć. Myślę, że 5 minut to minimum. Fantastyczny patent. Się wklikuje przy otwieraniu i przy zamykaniu, którą stronę się zamyka, w tą. Robi się klik, nic się z tym nie dzieje. Tak samo w drugą stronę. Ciągniemy. Klik i jest. Bardzo fajne. Sprawia wrażenie, jakby to naprawdę była całkiem dobra kuchenka. Nie mierzyłem czasu, wprawdzie nie jestem przekonany też, czy ten kartusz jest pełny, to znaczy raczej nie jest, ale byłem już na tyle głodny, że nie chciało mi się za bardzo czekać. Zobaczymy to przy innej okazji. Dziś taki chciałem zrobić wstępny rozruch. Tak to wygląda. Po tym, że wstępnym rozruchu, no, metal się zrobił kolorowy. Ach, to był piękny dzień. Pogoda fantastyczna. Miejscówka całkiem niezła, chociaż trochę błoto. Tu przynajmniej na dole. Miejscówka fantastyczna. Pogoda fantastyczna. Czas spędziłem fantastycznie. Zdobiliśmy jakąś górkę. Nawet nie zmarzłem. Myślałem, że zmarznę. Kuchenka. Bardzo, bardzo mi się podoba ta koncepcja. Ten zamysł. Wydaje mi się, że zużyłem trochę kartusz. Już. Ostatnio na nim gotowałem dość długo. Zapomniałem go sprawdzić i ewentualnie wymienić. Gotuję dość szybko, aczkolwiek ewidentnie nie miałem ciśnienia odpowiedniego. Ciekawostką w kuchenkach Soto, nie wszystkich oczywiście, ale jest mikroregulator. Tutaj tego ewidentnie nie ma. To znaczy chodzi o zachowanie stałego ciśnienia gazu niezależnie od tego, ile tego gazu w tej butli jest. Ten mikroregulator, nie wiem jak, ale jakoś tam podobno, oczywiście, bo tego nie sprawdziłem, jest w stanie utrzymać przepływ gazu na dłużej niż w normalnej kuchence. Gdy gaz się kończy, tamten jeszcze trzyma go w jakiś sposób na wyższym poziomie. W sensie te spadki ciśnienia nie są aż tak odczuwalne jak w zwykłej kuchence. Tu ewidentnie na początku było tak, że zasuwało, a potem tak jakoś trochę mniej. Zobaczymy na pełnym. Wydaje mi się, że na pełnym kartuszu. Wydaje mi się, że to ma szansę być całkiem fajną kuchenką. Aczkolwiek
jest to spore. Jest to spore, bo raz, że powiedzmy ten grzybek, czyli ten palnik jest duży, bo to kuchenka z dużym palnikiem, a dwa, że te ramiona jednak jak chorągiewka wystają na bok, więc ciężko to złożyć w jakąś bardzo kompaktową formę. Aczkolwiek kwestia przenoszenia to już jest jakby sprawa trochę drugorzędna. Tymczasem 1360 metrów, dobrze. Dobrze. Czyli nieco ponad kilometr mamy do bazy. W związku z czym czas najwyższy chyba się odmeldować i zakończyć naszą przygodę na dziś. Wracamy do bazy. Cześć! Czyli mieliśmy słońce, mieliśmy śnieg, mieliśmy wiatr, piękna pogoda, pełen chill out. Czy już mogę ogłosić wiosnę? Chyba mogę. Jak mi się wydaje, to w ogóle to chyba już jest wiosna ta. Kurczę, kalendarzowa, nie jestem pewien. Może mi to umknęło. Który dzisiaj jest?